Tradycyjnie uczniowie i pracownicy zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, której patronem jest założyciel miasta Jakub Wejher, zorganizowali barwną paradę. Od Filharmonii Kaszubskiej aż na plac Jakuba Wejhera powędrowali w otoczeniu trępaczy, ryków samochodów i motorów z radością i kolorowymi akcentami. Następnego dnia odbył się koncert, podczas którego prezydent miasta Krzysztof Hildebrand wręczył 15 osobom nagrody oraz statuetkę Jakuba Wejhera. W tym roku otrzymał ją 103-letni kapitan Aleksander Pawelec, żołnierz 1. Morskiego Pułku Strzelców, obrońcy Wejherowa z 1939 roku. Sobotnie wydarzenie mocnym akcentem podkreśliło kurkowe bractwo strzeleckie wystrzałem z armaty. Gwiazdą wieczoru była Margaret, która zaśpiewała dla mieszkańców grodu i gości swoje największe przeboje. Wcześniej na scenie zaprezentował się m.in. zespół Qantos i Monika Kittel. Święto miasta zakończyła uroczysta sesja, która miała miejsce w poniedziałek w sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej.